Moi drodzy, dzisiaj i nam Chrystus mówi jasno: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. My, jako wierzący, nie możemy się bać tracić naszego życia dla Boga. Dlatego, że tylko przy Nim mamy pełnię życia. Patrzenie w Chrystusa uczymy się codziennie umierać, ale właśnie w nadziei zmartwychwstania. To znaczy w Boga, w mocy Boga, która się w nas objawia. Moi drodzy, trzeba też nam sobie nawzajem przypominać, że nasze życie to jeden wielki bój. Jedna wielka wojna o nasze zbawienie i bycie z Bogiem lub o nasze potępienie i bycie z diabłem na wieki. To spieranie się o naszą świętość lub potępienie. O wysoką jakość życia, o piękne życie w pełnym blasku lub bycie wiecznie przegranym, straconym, a przez to nieszczęśliwym.